burmistrz gminy i miasta Lubomierz Wiesław Żółkowski. Jesteśmy w tej chwili w Oleśnej Podgórskiej. Tu była sytuacja najtrudniejsza. Całą noc padało. Rozłożyliśmy 3000 worków. Zabezpieczyliśmy 6 jednostek straży pożarnej, pracowała nie tylko w Oleśnej, ale w całej gminie. No, chcemy, żeby to już nie padało. Będzie to wszystkim wesoło. Natomiast jest sytuacja taka, że jedno gospodarstwo jest podtopione mocniej, no i czekamy, jak to będzie się zachować woda. Natomiast mam jeszcze w Mielniu podtopienia, w Mielnicicach, no i czekam na rozwój sytuacji.